Cześć, jestem Ania i dzisiaj nauczę Was frazy czeski błąd. Błąd to jest taka sytuacja, kiedy napiszemy wyraz nie tak, jak mówią reguły ortograficzne. Kiedy piszemy eseje, kiedy piszemy pracę, nauczyciel koryguje błędy. To jest błąd w sensie językowym, albo jak powiem coś nie tak, jak powinnam. Czeski błąd to błąd w pisaniu, który polega na przestawieniu liter albo cyfr. Na przykład, kiedy piszę bardzo szybko na komputerze albo na telefonie i zamiast napisać nie, napiszę nej. Albo zamiast napisać dla, napiszę dal. Zamiast napisać cześć, napiszę cześć. Tak samo z cyframi. Na przykład dziecko prosi mamę o pieniądze, o przelew, o transfer pieniędzy. I mówi: mamo, mamo, ja chcę tylko 115 zł. A mama szybko robiła transfer, przelew i przelała 511 zł. To jest czeski błąd i jaka duża radość dla dziecka. Nie wiem, czy dla mamy. A więc czeski błąd to przestawienie albo liter, albo cyfr. Bardzo interesująca jest etymologia tej frazy i mamy dwa wyjaśnienia. Wyjaśnienie numer jeden mówi, że dla polskiego oka bardzo często czeskie wyrazy wyglądają podobnie do polskich, ale tak jakby ktoś przestawił w nich kilka liter, albo jedną literę, albo dwie litery. I na przykład nazwę miesiąca sierpień po czesku piszemy S-R-P-E-N. Serpen chyba się czyta, nie wiem, nie znam czeskiego, ale chodzi o to, że wyraz podobnie wygląda, ale litery wydają się przestawione, więc jest to jedna opcja wyjaśnienia, skąd wzięła się fraza czeski błąd. Druga wiąże się z faktem, że pod wpływem języka niemieckiego w języku czeskim liczebniki od 21 są konstruowane tak jak w języku niemieckim. A więc, kiedy mamy 28, to po czesku jest 8 a 20. Na pewno nie mówię tego dobrze. Tak jak po niemiecku, 8 und 20. A więc najpierw jest 8, a potem 20. Czyli w porównaniu do polskiego cyfry 28 są znowu przestawione. I to jest drugie wyjaśnienie, skąd mamy frazę czeski błąd. Pa!